Sponsorem programu jest PKN Orlen. Na program zaprasza Budmat, partner Wisły Płock, producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu. Jesteśmy po meczu z Zagłębiem Lubin, a przed meczem z Rakowem Częstochowa. Dawid Kocyła jest moim gościem, ale zanim przejdziemy do spraw związanych z Wisłą, krótko porozmawiajmy sobie o reprezentacji Polski, tym razem do lat 20, bo właśnie do tej kadry dostałeś powołanie. Duma? Oczywiście, zawsze powołanie do kadry to jest duma i z uśmiechem na twarzy zawsze tam jadę, więc jestem szczęśliwy, że udało się złapać. Tym razem do kadry U20, a nie do U21, jak ostatnio byłeś powoływany. Troszeczkę rozczarowany jesteś tym faktem, czy to już z góry było ustalone, że tym razem właśnie zadomowisz w kadrze U20? Jakby też miałem świadomość tego, że ostatnie mecze nie były gdzieś tam na moim takim poziomie, jaki prezentowałem w poprzedniej końcówce tamtego sezonu, więc spodziewałem się tego, że mogę zejść niżej, ale to na pewno nie jest jakaś ujma, tylko nadal to jest reprezentacja, jestem z tego dumny. Sam zacząłeś ten temat, bo chciałem zapytać Cię, czy jesteś zadowolony ze swojej dyspozycji na początku sezonu? Na pewno sam jestem bardzo mocno rozczarowany tym, że ten początek tak wyglądał. Udało się tak naprawdę zagrać jedną dobrą połowę z Radomiakiem, a reszta meczu jest po prostu do zapomnienia i walczę i pracuję na to, żeby każdy kolejny mecz był jeszcze lepszy. A zdiagnozowałeś w sobie ten problem? Gdzie leży przyczyna Twojej słabszej dyspozycji? Myślę, że nie ma jakiegoś konkretnego powodu, po prostu czasami gorzej idzie i nie ma to jakiegoś tam drugiego dna. Po prostu jest gorszy okres i trzeba go przetrwać i przełamać. Zastanawialiśmy się wielokrotnie, czy Ty lepiej się czujesz na boku pomocy, czy może jako dziewiątka, jako napastnik. Tymczasem doszła jeszcze jedna pozycja, czyli wahadłowy. Masz 19 lat, a już w seniorskiej piłce zagrałeś na trzech różnych pozycjach. Ta nowa pozycja wahadło, to domyślam się, że zdecydowanie najtrudniejsza dla Ciebie. No pewnie, że tak. To jest coś zupełnie nowego. To jest o wiele, wiele zadań więcej jest defensywnych niż ofensywnych i jakby wszystko się zmienia. Trzeba się po prostu przemienić i przyzwyczaić też trochę do tej pozycji, bo to na pewno nie jest łatwe i na pewno się nie da z meczu na mecz po prostu zmienić swojej pozycji i tam grać tak dobrze jak na poprzedniej. Jak przebiega ten proces nauki gry na nowej pozycji? Ja rozumiem, że to są oczywiście ćwiczenia praktyczne, czyli na treningach po prostu wykonujesz pewne zadania, uczysz się tych nowych jakby miejsc na boisku, w których się powinien znajdować. Natomiast czy też jest część teoretyczna, czyli zajęcia już po treningu z materiałami wideo, z kartkami i tak dalej? Jak to wygląda? Jakby cały czas dopracowujemy to podczas treningów i również poza nimi mamy zajęcia właśnie czysto teoretyczne gdzieś tam z wideo, z meczy i po prostu gdzieś tam też na własnych błędach się trochę uczymy, no i jesteśmy też każdy z wahadłowych jest przykładem dla każdego innego, bo jakby jak kolega popełnia błąd, to można też to wykorzystać dla siebie i po prostu mieć na uwadze, żeby tego błędu, co zrobił kolega, żebym ja sam nie powtórzył, więc każdy na sobie się uczy i po prostu i na boisku, i poza nim cały czas dopracowujemy ten system. Mecz z Zagłębiem Lubin rozpoczęłaś na ławce rezerwowych, ale przypuszczam, że i tak zmokłeś tego dnia. Tak, ciężkie warunki, ale to jeszcze bardziej cieszy, że zostało to wywalczone, bo pokazaliśmy charakter i zostawiliśmy serducho na boisku, więc to jeszcze bardziej cieszy. Co jest najważniejsze podczas takich warunków, które są ekstremalne, bo tak to chyba trzeba nazwać, bo mieliśmy do czynienia z oberwaniem chmury po prostu. Nagle po prostu z momentem rozpoczęcia meczu spadły hektolitry wody na murawę. Co jest najważniejsze, żeby dostosować się do tych warunków? Myślę, że po prostu bardzo dobrze się skupić na tym, co się dzieje na boisku i też momentalnie jakby odłożyć na bok swoje nawyki, bo tak jak na przykład druga bramka padła po tym, że po prostu piłka stanęła w kałuży i myślę, że gdyby nie ta kałuża, to po prostu piłka by doszła do bramkarza, została wybita, a że po prostu chwilowy brak skupienia i chwilowe gdzieś tam rozkojarzenie spowodowało to, że ktoś po prostu zapomniał, że ta piłka może stanąć, no i to było naszym szczęściem, strzeliliśmy bramkę, więc po prostu trzeba bardzo intensywnie myśleć i być mocno skupionym na tym, co się dzieje na boisku.
Zagłębie to już przeszłość, taka miła przeszłość dla Wisły. Mam nadzieję, że mimo wszystko dla Ciebie też rozpocząłeś mecz z ławki, ale na boisku się pojawiłeś i swoją cegiełkę do zwycięstwa dołożyłeś. Teraz przed Wami Raków. I tak sobie myślę, jeżeli przed Zagłębiem można było myśleć, że ten rywal Wiśle leży, to tak sobie myślę, że z Rakowem już tak nie jest, bo historia ostatnich spotkań z Rakowem to jest bardzo historia, której nie chcielibyśmy wspominać, ale musimy. To jest tutaj mecz w Płocku, na wiosnę rozegrany, prowadzenie, ale ostateczna porażka z Rakowem. Mecz na jesieni, w bliskim Tobie, Bełchatowie zresztą, tam zdecydowana porażka 0-3. No i jeszcze końcówka, jeszcze kolejnego sezonu, to również koniec sezonu i też porażka mimo prowadzenia z Rakowem. No ten rywal nam ewidentnie nie leży. Czy w Waszych głowach jest ta myśl, że ten rywal jest niewygodny i że będzie to ciężki mecz? Na pewno jesteśmy przygotowani na to, że Raków to już nie jest jakby Beniaminek, to nie jest drużyna, która jest w Ekstraklasie nowa, to jest drużyna, która zajmuje wysokie miejsca w tabeli, która pokazuje dobrą piłkę też na podwórku europejskim, więc to już powoli się staje drużyna gdzieś tam podchodząca pod poziom Legii Warszawa czy Lecha Poznań. No i wiemy, że to jest dobry rywal. Jesteśmy w 100% przygotowani na ten mecz i każdy podchodzi do tego meczu tylko z nastawieniem zwycięstwa, bo chcemy podtrzymać pasce i pokazać, że Wisła Płock jednak też z takimi zespołami potrafi powalczyć o 3 punkty. Ty jesteś pod wrażeniem tej europejskiej przygody Rakowa-Częstochowa? Na pewno duża konsekwencja, brak straconej bramki to mega imponuje i też się jakby cieszę, że drużyny z Polski gdzieś tam coraz wyżej zachodzą w tych eliminacjach i mogą gdzieś potem grać w tej fazie grupowej. To powiedz, Dawid, jeszcze czego Ci życzyć na najbliższe tygodnie, dni, miesiące? Myślę, że wystarczy zdrowia, a na resztę po prostu sobie sam zapracuję i sobie ze wszystkim poradzę. Do tego Ci życzę. Dawid Kocyła był moim gościem, a Was, drodzy widzowie, zapraszamy na mecz z Rakowem Częstochowa w niedzielę. Trzymajcie kciuki za Wisłę, kibicujcie i po prostu do zobaczenia. Sponsorem programu był PKN Orlen. Na program zaprasza Budmat, partner Wisły Płock, producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu.